święty Karol, ile razy klękałem przed jego relikwiami, ileż razy przemyśliwałem jego życie. To słowa świętego Jana Pawła II, uwiecznione w wejściu do tej świątyni. Święty papież Polak wyraża swoją wdzięczność najukochańszym rodzicom za nadanie mu imienia tego wielkiego świętego. Dzisiaj, w dzień odpustu parafialnego, my również klękamy przed relikwiami świętego Karola Borromeusza i pochylamy się nad jego życiem. Uczysz nas, Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Potrzebny był święty Karol Borromeusz w XVI wieku. Potrzebny był pod koniec XX i na początku XXI wieku święty Jan Paweł II Wielki. Potrzebni są kolejni wielcy świadkowie Chrystusa i Kościoła. I właśnie o takich prosimy Boga dzisiaj, podczas tej przenajświętszej Eucharystii. Jeszcze raz dziękując za zaszczycenie naszego święta swoją obecnością, prosimy Jego Ekscelencję o pamięć i modlitwę w intencji naszych parafian, księży naszej parafii. O szczególne wsparcie prosimy dla naszego księdza proboszcza, który oprócz wielkiego zaangażowania w sprawy duszpasterstwa podjął trud zarządzania parafią w tak trudnych okolicznościach. Jesteś Bogiem wierny.